Czyli quest z klasztorem powtarzamy po raz kolejny, dziesiąty już. Zobaczymy, czy się znów zbuguje. Jak się znów zbuguje, to niestety nie będziemy mogli przejść gry i będziemy musieli czekać, aż go naprawią. Bo to jest chyba taki quest, że go trzeba zrobić. Bo to główny jest. Chociaż z drugiej strony tu jest większość opcjonalnych. Może ten też jest opcjonalny i... I możemy to olać, a zobaczymy. Dobra. A, gościa miałem zbanować. Nie no, zbanujemy dopiero jak nam się nie uda tego naprawić, tego questa. To za chwilę dopiero będziemy banować. Najpierw musimy... Idziemy po prostu bez gadania. Bo myśmy tu trochę na odwrót tego questa, co mówiłem, że zaczęli robić. Czyli najpierw żeśmy wykupili tego mistrza Kansyniusza Kroisera, czy jak mu tam. A później dopiero ogarnęli temat z nim gadki. Witek, chyba będziemy mieli głowę w koniu, coś tak czuję. Dobra. Słyszę, że nie będę już... Ile razy można z typem gadać, nie? Dziękuję. Okej. No i wchodzę teraz do tego mistrza. I zobaczmy, czy to się uda. Joshua, you startled me. I thought you were urban. What do you want? Co byś chciał? Przynieś szczątki Urbanowi. To już żeśmy zrobili. O, udało się. To nie będziemy nikogo banować. Tobias Pfeiffer? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in Talmberg? I've heard a thing or two. Is it true the castle's tak, been no, Kolec miał być banowany. It has, and we want to take it back. Master Feyfar has been given the task of building a trebuchet, but he's not sure he can manage it. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn, I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. Widzicie, on musi tu zostać. Czemu nie możesz stąd odejść? Why can't you leave? That's a long story. I was a little, more than a little critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague. So I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bethlehem Castle. They locked you up in Bethlehem? Not quite. It's a royal castle. They lead me to my home devices there. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to my opus and a band of able assistants. Although I have lost quite a few of my patrons thanks to all this unrest. And why are you here in Sassard? To be honest, I need the money. Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So you see, I can't simply take my leave. Nad czym pracujesz? What is it you're working on, sir? Bene Fortis. A great book of war machines and weapons. My opus magnum, my legacy.
All you have seen here are but snippets of my great work. Mark my words. One day, our whole world will be run by machines and inventions not yet dreamed of. Of course. Any day now, they'll plow our fields and milk our cattle. What did you say? Nothing. Just thinking aloud about things for battle. A se trolują, kurde. Czy mogę ci jakoś pomóc uciec? Escape, perhaps? Who says I want to? But you said you couldn't leave, sir. Young man, I can't leave because I gave my word I'd help with the building of the monastery here. And my word is my bond. Pozdro od Bruneci, czy to jakiś chościk? A, to dziękuję, to witam wszystkich widzów. Gramy sobie w tego, w Kingdom Come, główna misja fabularna, koniec gry. Jestem trochę chory, więc przymulam, ale ogólnie się nie przejmujcie. Who do you work for here? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work details with Carol, the monastery's master builder. Okej, okay, nie mógłbym cię, panie, wykupić. Could I not just pay off the master builder for your services? I doubt it. Carol is only interested in the construction. As long as he has the money to pay the craftsman's wages, that's all he needs. Ah, as long as he has enough for wages, you say? Yes, what are you thinking? Couldn't Carol... But I might have another idea. What do you suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could... We could copy the abbot's seal and signature on our own document. To dobrze się składa, bo już ukradłem to. My inventiveness has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carol usually goes to the tavern to play dice. He's fond of his dice. Maybe you can take advantage. Kurde, ja ukradłem miesiąc temu. Myślicie, że zauważył? I'll see what I can do. Trochę dziwne. Czekajcie, może zaliczy mi to. Już mam ukradzioną ją. Greetings. Mam tę umowę. Not so loud. For heaven's sake. Show it here. The very thing. Go to the Sassau scribe and say to him the fox isn't half as clever as he thinks. Dobra. Is that a password? Then all you have to do is take the new document to Carol and tell him a messenger. All right. But most importantly, do it quickly and put the commission back immediately. Carol's no fool. If he can't find it, he'll put two and two together when you bring him the new document and the game. To może być problem, bo ja nie mam zielonego pojęcia, z której skrzyni ja wyciągnąłem tą umowę, nie? Więc jest tak trochę kiepsko. Ktoś kojarzy? Mógłbym go po prostu wykupić za 500 też i tyle. Nie wiem, gdzie to było. Może tu to było. Ale gdzie ta umowa jest? Kontrakt Kaisera. Z tej przyściany pod oknem, no dobra. No co, ja mam niby teraz do tego skryby, ale przecież odłożyłem tą umowę, to jaki jest sens, żebym ja teraz do skryby jechał? Nie mam, mam jakąś kopię? Spróbuj przekupić Kajetana.
No tam za 500 można go przekupić w sumie, ale to takie wiecie, to tak zapłacić za questa, to już chyba lepiej go zrobić, nie? Do Skryby miałem iść z umową. Aha, no właśnie, to tak mi się to bez sensu wydało. Po co ja jadę do Skryby bez umowy? Dobra, wiecie, mam lepszy pomysł. To jednak chyba go oleję, tego typa. I zapłacę 500 i będę miał wszystko z głowy, nie? Jak tam było? Lisek chodzi, kurde. Z cichym noskiem. Jakie tam było hasło? Ktoś pamięta to hasło? Bo pewnie u nas będzie pytał o nie. A już nie pamiętam, co miałem powiedzieć. What are you here for? I have a message for. Hmm? The fox isn't half as clever as it thinks. What? No co? The password about the fox? What in heaven's name are you blabbering about? Comrade Keyser sent me. Why the hell didn't you say so? That sod. He deliberately lied to me to make me look stupid. Well, never mind. What do you want? I've got this document here and I need to have a different one drawn up with the same signature and seal. So Conrad is still up to his old tricks. Give him my greetings. Let's see it then. Hmm. Alright. Give me an hour. Give me an hour, tak? To ja ci give tu. Dwie godziny mu damy i będzie git. Is it done? Here you are. And pass on my best to the old. Mhm. Ten Henryk to taki Jasiu, a ten Konrad to taki czad. Co? Że niby co? Że czat jest zamknięty, a Henryk biega wolno? Dobra, mamy przepustkę. No w sumie żeśmy 500 z monetek zaoszczędzili i przynajmniej było śmiesznie, bo koleś nas nabrał na hasło, nas porobił, kurde. Taki, czyli to był żartowniś jednocześnie, nie tylko inżynier średniowieczny, ale też średniowieczny śmieszek. Panie Konradzie, tu jest potrzebne badanie skrzyni.
kolcze. Biedna te skrzynie, nic tam nie ma. O kurde. Odwarzna Gietka ma. Jakieś zioła sobie tutaj trzyma. No to właściwie tyle. Myślałem, że jakieś książki będzie miał chociaż albo coś, nie? Greetings. What business have you? You really can't come with... Damn. I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill. Dobra, a ja mam. Czemu nie masz... I'll try and find some way of getting you out. Look here, I don't want any trouble. You better talk to Karau. Aha, to z kim ja mam pogadać? Czekaj, czekaj, to może ja teraz mam iść z tym gdzieś tam, gdzieś tam. A, spróbuj przekupić Kajetana. Dobra, czy ja mam Kajetanowi, to dobra, ja myślałem, że to do niego mam. Kajetan z Trzechy, tak. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie on jest. O kurde, on do knajpy poszedł? A, to cwaniak. Czyli jak oni tu ciężko pracują na budowie, to mistrz Kajetan poszedł chlać. No, to gadanie z plecami. Mogli zrobić, że te postacie chociaż wstają z krzesła, nie? Jak się do nich gada. Chyba by ich wiele to nie kosztowało, nie? A może pewnie by ich kosztowało, bo jakby nie, to by tego nie, to by tego nie zrobi... Znaczy, zrobiliby to. Wiecie, o co chodzi. Jesus Christ be praised. Czy jestem na L4? Nie, no wziąłem sobie 2 dni urlopu, właśnie czwartek, piątek, a zachorowałem w środę po południu, już mnie brało. No to sobie wykorzystałem urlop. A messenger brought a dispatch for you. Hand of charge systems. Permission to leave Sassau? Hmm, how very convenient for you. The hand of fate. We'll see what fate brings. I have an authorization letter of my own from the abbot. And if your letter of patent is fake, you'll be in trouble. Come with me. Nie rozumiem, o co chodzi. Czemu on go chce porównywać? Co ten głupek robi? Muszę go zabić? Pastuchu z buta, ja se jadę na koniu, hehe. Koleś bez spodni, jaki on jest bez spodni, ma takie różowe. Za wiele kolorów to kiedyś nie mieli, nie? Barwniki, nie wiem, z czego to mogli barwniki robić. Pewnie w łupinkach od cebulki mogli pomaczyć, potem pogotować i się robiły takie jak cebula spodnie, to był ich jeden kolor. No jaki jeszcze mogli mieć kolor? Pewnie kora brzozy i się robiło, jak kurde, szare się wszystko robiło. Koniec.
czerwone z robaków. No na pewno robaki zbierali w Czechach, kiedy robili czerwone. O, burakach mogli też gotować. No i winem mogli oblać wszystko i wtedy też było bardziej czerwone. No tam stała locha taka. Tutaj te lochy to są takie jeszcze sprzed 500 lat pierwotne lochy świńskie. Te świniodziki. Bardziej takie. Kurde, nie wiem czy sobie tu nie muszę jakiejś retoryki podwyższyć, no ale nic na razie. Kora brzozy jest biała, no tak, ale z zewnątrz cała sama kora jest jak drzewo taka. Ja mam teraz podrówna, że one się zgadzają. It goes against the grain, but the seal and signature are genuine. So Conrad may leave. He can. The letter of patent is genuine. When the abbot commands. Wonderful. I'll tell him. Mam nadzieję, że opat się nie wygada, że to nie on. Zwłaszcza, że go nie ma, będziemy musieli go też chyba zabić. Jak go spotkamy kiedyś na drodze. Fajnie by było, jakby była taka akcja, że sobie jedziemy nagle drogą, a tam o, król Jan III Sobieski. Jeb, kurde. To pewnie nawet nie te czasy, ale... Ale mógłby być, bo to gra komputerowa. I bum, on tutaj stoi w karczmie, my sobie z nim gadamy i okradamy jego orszak. They're after me! Sweet Jesus, I knew this day would come! What? Who is... Carol said you can leave and... Leave? I can't even set foot outside the door! Not now! Coś mu się stało. Please, calm down and tell me what's going on. They're after me! Kto cię ściga, kurwa? Who? Who's after you? Sigismund's people, of course! Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now he's decided to pay me back. What am I to do? Widzicie, że krzyżacy wracający z bitwy pod Monte Cassinem, krzyżacy wracający kurde z Ziemi Świętej. O. What makes you think someone's after you? Ale taka cała kolumna, nie? When I was on my way to Sassau, I saw Baron Pekar in Kostelitz. He was with Sigismund on the crusade, as was I. Now I've been told he was seen at the local tavern. And a stranger's been creeping around the gardens here late at night. My God, there are signs someone was trying to force the door. They're after me, Henry. The Lord preserve me. They want to kill me. Take it easy. If someone's after you, I'll see to it. I'll have a sniff around the town or lie in wait for him. I don't know. What if he sneaks past you? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch him. You will, won't you? Good, good. And be sure to hide well. If he sees you, he won't come. I left Prague, didn't I? Why do they want to kill me now? Dobra, czyli co ja mam teraz siedzieć w ogrodzie i czekać? Co tu jest napisane? O północy uważaj na zabójcę. Dowiedz się więcej o... Aha. Jest przerażony. Uważa, że Zygmunt wysłał za nim płatnych zabójców. Chce, abym najpierw dowiedział się o co chodzi i obserwował po zmroku jego dom. Ale co to znaczy dowiedział się o co chodzi? Gdzie się mam dowiedzieć? No się nie dowiem chyba za bardzo. To może po prostu obserwujmy jego dom po zmroku, nie? Zamknijmy drzwi.
could do with a bite to eat. An assassin after all this time. No i co, gdzie ten zabójca? Ja nie wiem, czy mam to przeczekać na te. Chciałbym, żeby się nagle okazało, że go zabiją, kurde, bo wiecie, bo ja na szybko przewinąłem, nie? A zazwyczaj była taka strefa, że trzeba w którejś czekać i jak się coś działo. No i co? No jestem schowany teraz, no ale ile to trzeba czekać na typa? Pichara, który towarzyszył mu podczas wyprawy. To może jednak powinienem iść do tej karczmy, jakiegoś mistrza Peihara zagadać i wtedy to się pewnie striggeruje, no nie wiem, no. Przeczekam tu jeszcze jakąś godzinę? Może już był i mnie zobaczył? Nie wiem. Zobaczymy, czy był. Dobra. Ten żyje, więc chyba nie był. Co on tam drży? Myślałem, że ktoś go morduje. Feel quite hungry. Kurde, czyjś koń tu jest. Dziwne wrażenie, że coś znów się nie zrobiło i to będzie trzeba czekać, nie wiem, do następnej nocy, albo trzeba najpierw do tej karczmy iść z typem gadać, czy coś, i dopiero wtedy się cokolwiek tu będzie działo. Albo tu w ogóle nie są ogrody, może tu są ogrody? Nie, no to są ogrody chyba. I feel quite hungry. Dobra, pogadam z tym mistrzem i zobaczymy, co on jeszcze powie. A nie da się z nim gadać. I hope I can be of. Do you know anything about our master? It rings a bell. Is he? No, no. That was a man by a. Could do with a bite to eat. Wiesz, czemu on gada sam do siebie? Ciągle mi się wydaje, że ktoś mu wiecie, żeby mi się ktoś steleportował do pokoju, jak to zbywa w tych grach. Znaczy w tej.
że koń stoi. Ja nie wiem, czy ten w ogóle ta gra to by miała, wykryłaby, że koń stoi. Myślę, że nawet by nie zauważyła, że koń stoi. Could do with a bite to eat. Jakieś groby tu pokopane są. Nie wiem, czekam do rana i idę do karczmy. Idź do kościoła na modlitwę, no. Czy mówisz, że zabójca przy kościele chodzi? Może i chodzi, ale już nie chyba rano. To wygląda, jakby był koń na przykład zabójcy, nie? Mógłby być. Ale ja tu żadnego zabójcy nie widziałem, no mówię, może nie wolno było stać tam przy, wiesz. To rzeczywiście. Śmierć Łukaszka to za chwilę będzie, po przerwie. Najpierw musimy znaleźć tego typa. A, czekajcie, bo Łukaszek przecież tu mieszka. Zabij konia, może zaliczy, może koń jest mordercą. Kto to wie, kurde, taki... Dobra, już jemy tu. Folks these days. Mieszczanin, a jest oberżysta może? Oberżysta by nam powiedział, czy jakiś Payfar tu mieszkał. Honored that a knight such as would there be a master? But of course. What's your business with him? Why's he come here? Why so inquisitive? My master is thinking about. Sukces. Teraz się dowiemy, po co ten pay hard. So I'm asking around to see if he can be trusted. He's a decent man. He pays his debts, and he's certainly no cheapskate. They say he trades in cloth. What does he look like? Oh, he's easy to spot. If I had clothes like his, I'd sell them and live happier on the takings. What kind of man is he? People like him well enough. And as for me, well, half... Thank you. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Ale for me. Mistrz fresków, no to chyba nie jest. Że niby Pejhar ma jakieś super ubrania. Ale on powiedział, że on tu jest? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Nie no, było, że nie zaliczyło questa, ale zaraz mogę znów zrobić ten quest, nie? Nie wiem, gdzie ten mistrz Feyfar.
Jazda konna nam wzrosła. No nic, poczekamy do północy i zobaczymy, nie? Ta świnia tutaj niebezpiecznie chodzi na drodze. Nie na przejściu, kurde, dla świni. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. Kurde, nie ma co jeść u nich. Wszystkich już okradłem z jedzenia, jest przypał troszeczkę. Are you serious? Dobra, czyli jeszcze raz, co jest napisane w tym queście? O północy uważaj na zabójcę. Jezu, ten koń za mną przyszedł, bo gwiznąłem przypadkiem. O, tu jeszcze drzwi nie są zamknięte, bo to jeszcze nie jest północ, nie? Teraz jest północ. Czy jutro będę na IEM-ie? Nie, nie będzie mnie. O, ty cwaniaczku. Hope, what are you doing here? Kurde, mogą go okraść najpierw. Silence. For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? Are you Lord Paykar, the one who was on the crusade? Well, yes. How do you know that? Because you've come to assassinate Conrad Keyser. Keyser? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with a custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I've come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs, so I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. Ja ci wierzę, nie wierzę w żadne twoje słowa. I don't believe a word you say. Well, sorry, but I'm telling the truth. I suppose there's nothing to be done about it. Unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. Może cię po prostu zabije. Must eat. Jesus, look where you're going. O Jezu. Nie mam jedzenia. Tu nie mam. A może na koniu mam jakieś jedzenie? O, miód się nie psuje. No, ser się psuje. O, w zręczności mam już dwa. O kurde, lekka zbroja. Jeśli nie nosisz płytowej zbroi... A, to nie.
Gdzie to jedzenie? Well, did you find it? I did. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. What about Pekar? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure. But I'd still rather lie low for a while. Come to Townburg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yeah. Thank you, Henry. I'm in your debt. Dobra, czyli on jedzie nam pomóc. Udało się, quest wykonany, kurde. Porobione. O, dzięki, że nas zamknąłeś w środku. Teraz mogę cię okraść do końca, bo nam chyba jedna szafę. Żeśmy tej szafy nie otworzyli. A, tu są. Tak swoją drogą, to tu jeszcze żeśmy nie byli, nie? O kurde. Jakieś grube rzeczy są. Dużo książek, ale... Nic tak naprawdę interesującego. Dziwne jest, że niektóre skrzynie są bardzo trudne, a naprawdę nic w nich nie ma. Znaczy, to jest tak jak najbardziej naturalne, ale w grze to tak nie pasuje. Wiadomo, że czasem ktoś ma dobry zamek do domu i w środku nic nie jest, nie? No, ale tak jest w życiu, a w grach jak się jest trudny zamek, to są super fajne nagrody zazwyczaj. Mhm. O, kradziony zostałeś, strażniku, kurde, biedny byłeś. Już tu robić, kurde, u pana. Dobra. Moi drodzy, bo na mnie dużo czasu zostało, jeszcze 4 minuty. 4 minuty, a legenda o Łukaszku się wypełni, kurde, przepowiednia, która mówi, że był kiedyś taki Łukaszek, który nic nie zrobił, ale ktoś zapłacił za jego śmierć. I koniec, już tak musiało być. Jodok. To nie ten. Moi drodzy. Nowicjusz Łukaszek. Wyrok zostanie za chwilę wykonany. Wyrok opłacony. Będziemy musieli stąd szybko uciekać, bo oni na pewno się skapną. Zawsze tak jest, że się skapną, że ja zabijam. Czekamy jeszcze 2 minuty. No, tak to jest z Łukaszkiem. Zobaczmy sobie na mapę, na te questy. Ścierwojad, znajdź skarb pod gołębnikiem O. Krewskie srebro. A, bo tu trzeba to srebro by trzeba było zrobić. O, widzieliście. Zwin 50 groszy strażnikowi Pazerowi O.
Naprawdę? Taki quest mamy? Save? Nie mam czegoś takiego jak save. Nie mam save'a. Nic nie zrobimy, moi drodzy. Nie można to sobie save. To, że... W życiu też macie save? Nie macie w życiu save'a. Dobra. Odliczacie? Kurde, ta moja postać już się w głowie kręci z głodu. No. 10. 15 sekund. 10 sekund. No. 5. 4. 2. Jest. O nie, nie zabiłem go, czekajcie. Apage, Satanas. Czyli jecha tam, ja go muszę zabić teraz. Dobra, odłóż go. A czekaj. A, Łukaszek już nie żyje, dobra. Łup. Nic nie ma. O, fuck, coś się stało. Czekajcie, złapali nas. Got you. And now I'll fix you good and proper. You'll soon learn what. What? So the thief takes us all for fools. I'll show you how we deal with poor. No i co mi zrobi? Jail for you. And I. Mam tajną misję, kurde, przecież. Just my luck. Oj, porażka. Look, I can't. You'd make. But that. Dobra, pójdźcie z uwięzieniem. No to just the accommodation for you. Get moving and hand me over those stolen goods. 10 dni więzienia. O Jezu, ludzie. Więzienie jest najgorsze na świecie. W takim razie robimy przerwę, bo to będzie trwało około 10 minut, nie? To się przygotujcie teraz. Ale było warto. Łukaszek nie żyje. Tak jak miało być, tak jest. Został uduszony, a później zabity, nie?